Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dzisiaj na recenzję jednego z najlepszych headsetów w ofercie firmy TTE Sports by Thermaltek. Mowa tutaj o tych słuchawkach Level 10M. Powiem Wam, że długo czekałem na to, żeby się u mnie pojawiły, ale w końcu przyszedł czas na testy i jestem z nich bardzo zadowolony, ale wszystkie szczegóły poznacie w trakcie tej recenzji. Na początek myślę, że standardowo zrobimy sobie test mikrofonu, co jest ważną rzeczą, jeśli chodzi o słuchawki dla graczy. Zapraszam Was do oglądania. Ok, moi drodzy, słuchawki Level 10M gotowe do testu mikrofonu. W tej chwili mój głos słyszycie jeszcze z kamery, ale już uruchamiam nagrywanie. Dobrze, rozpoczęliśmy nagrywanie. W tej chwili możecie posłuchać sobie, jak nagrywają mój głos słuchawki Level 10M, a dokładnie mikrofon tych słuchawek, który jest kierunkowy, posiada redukcję zakłóceń i z tego, co go testowałem, myślę, że nagrywa całkiem przystępnie, chociaż nie jest to najlepszy mikrofon, jeśli chodzi o mikrofony z takich topowych, droższych słuchawek. Jednak mimo wszystko myślę, że swoją funkcję spełnia dobrze. Myślę, że wystarczy tego testowania dźwięku. Mogliście sobie posłuchać, jaki dźwięk jest głośny, jak jest z jego czystością, a teraz przechodzimy do dalszej części recenzji. Ok, moi drodzy, tak więc test mikrofonu mamy za sobą. Myślę, że wypadł całkiem pozytywnie oraz przymiarkę też widzieliście, jak te słuchawki leżą na głowie, jak wyglądają. Z takich ważniejszych rzeczy warto nadmienić, iż posiadają 40 mm neodymowe przetworniki, pasmo przenoszenia od 10 Hz do 22 kHz. Czyli jeśli chodzi o słuchawki od Thermalteka, są to w tej chwili bez wątpienia najlepsze słuchawki, jeśli chodzi o te pasmo przenoszenia, o te przetworniki. W dalszej części dowiecie się dokładnie, jak to było z dźwiękiem w poszczególnych gatunkach muzyki, w grach i tak dalej. Natomiast teraz zobaczmy sobie jeszcze, co dostajemy w zestawie, jak te słuchawki są w ogóle wykonane. Pamiętajcie z rozpakowania, że dostajemy taką fajną torbę do przenoszenia tych słuchawek, która się oczywiście może przydać. Mamy także metrowy kabelek do urządzeń mobilnych, też w oplocie, bardzo fajnie zrobiony, pozłacany jack i wejście mini USB. Można go oczywiście też używać do komputera, jeśli nam wystarczy ten metrowy kabelek i nie chcemy używać mikrofonu. Nie ma żadnego problemu. Natomiast główny kabel 3-metrowy zaopatrzony jest w dwa wtyki mini jack, czyli 0,5 mm. Oznaczone są oczywiście bardzo dobrze. Co mi się podoba, to ogólnie design i kształt tych wtyczek są moim zdaniem bardzo, bardzo fajne. Ten kabel ma aż 3 metry, też świetny oplot, jest przy okazji miękki, można go sobie bardzo ładnie uporządkować. I tutaj na końcu mamy taki pilot do tych słuchawek, logo smoka TTE Sports, potencjometr, który chodzi bardzo lekko, a jednocześnie precyzyjnie, też bardzo fajnie wystaje, nie trzeba go gdzieś tam szukać paznokciem, tylko można bez problemu nim operować. Tutaj mamy przełącznik do wyciszania mikrofonu, który działa tak sobie, ponieważ trzeba go dość umiejętnie przeprowadzić tutaj. No i z drugiej strony mamy niestety taką błyszczącą ozdobę w postaci udającego metal plastiku, logo TTE Sports, i niestety to, jak widzicie, bardzo łapie odciski palców. Z daleka wygląda fajnie, z bliska już tak troszeczkę gorzej. Kabel oczywiście jest odłączany i podłączyć go możemy albo do słuchawki lewej, albo do słuchawki prawej, jak nam wygodniej. Pełna swoboda w tej kwestii. No i teraz same słuchaweczki, moi drodzy. Jak widzicie, na stojaku prezentują się po prostu perfekcyjnie. Nie ukrywam, że design tych słuchawek jest kosmiczny, jest po prostu świetny. Mi się one bardzo podobają. Nie każdy lubi takie agresywne, odważne kształty, natomiast ja jeszcze raz powtórzę, dla mnie wygląd tych słuchawek jest po prostu genialny. Troszeczkę gorzej niestety z wagą, ponieważ ważą 320 gram, co jak dla mnie jest już wartością niestety nie do przyjęcia. Po prostu siedząc dłużej czułem te słuchawki na swojej głowie. Ja generalnie wolę słuchawki najlepiej do 200 gram, maksymalnie do 250. 320 to niestety już dla mnie nie jest komfort. Natomiast jak są wykonane pod względem użytych materiałów. Jak widzicie, od góry mamy bardzo fajne logo TTE Sports by Thermaltake. Szeroki pałąk górny,
Bardzo fajna czerwona podłucha, mięciutka, obszyta przyjemnym oddychającym materiałem. Prowadnice plastikowe tak działają. Możemy je rozszerzyć naprawdę sporo. No i moi drodzy, te plastiki na pierwszy rzut oka wyglądają dość licho. Są dość cienkie, ale sprawdzają się i te słuchawki bardzo fajnie mogą się rozciągnąć bez żadnego uszkadzania tych elementów. Mogły być aluminiowe, no ale niestety są plastikowe, ale mimo wszystko dość wytrzymałe. Regulacja fajnie tutaj też chodzi w tych elementach. No i moi drodzy, tutaj zaczyna się już prawdziwa bajka, ponieważ mamy najprawdziwsze aluminium, świetnie wykonane, świetnie wyglądające. Tutaj w środku też wstawki aluminiowe i po bokach tu już mamy znów plastik udający aluminium, ale mimo wszystko wygląda to bardzo dobrze. Oznaczenia słuchawek również są fajne i same muszle są również świetnie wykonane. Czerwono ozdobny pasek, wentylacja i tutaj wejścia w jednej i w drugiej na kabelek. Bardzo fajne są też te kable wystające tutaj, prowadzące do samych nauszników. No a nauszniki, moi drodzy, są rewelacyjne, ponieważ bez problemu zakrywają całe ucho. Jak widzicie, przestrzeń jest bardzo duża, a jakość tych gąbek jest pierwszorzędna. No, słuchawka za 500 zł powinny już być z najwyższej jakości. Mamy tutaj pewnie memory foam, który zawsze powróci do swojego pierwotnego kształtu. Jak widzicie, nie mają żadnych śladów noszenia. Jak były na stojaczku, to ta część była zbita dość mocno, a teraz już powróciła do swojej objętości. Dlatego bardzo fajnie, gdyż nam się nie ubiją, nie ugniotą. Po prostu to wypełnienie nam się szybko nie zniszczy. No i jeszcze jedna rzecz, oczywiście mikrofon. Dość dyskretny, możemy go sobie dogiąć tak i troszeczkę do góry i złożyć. Troszkę szkoda, że nie jest odczepiany, ale tak jak widzicie, dość dyskretny, prawie że go nie widać. Co do samej regulacji mikrofonu, no to jest tak sobie, nie możemy go dogiąć typowo do ust, tylko sobie w nim troszeczkę wymanewrować. Natomiast mikrofon jest dość czuły, zbiera dźwięk bardzo dobrze i nie ma z tym problemu, że jest on troszeczkę dalej od naszych ust. Moi drodzy, podsumowując, słuchawki TTE Sports by Thermaltake Level 10M moim zdaniem są naprawdę świetne. Są znakomicie wykonane pod względem tak designu, jak i użytych materiałów. Niestety jak dla mnie są troszeczkę za ciężkie. Mają bardzo fajne akcesoria, bardzo fajne kable, dobry i czuły mikrofon, świetnie sprawdzają się w grach. Troszeczkę gorzej niestety w niektórych gatunkach muzyki. A szkoda, ponieważ za te 500 zł spodziewałem się, że te przetworniki będą jak najbardziej uniwersalne. Są jak najbardziej zadowalające, ale niestety myślę, że troszeczkę z tej ceny jednak idzie w ten design oraz użyte materiały. Natomiast mimo wszystko są to, jakby nie było, w tej chwili chyba najlepsze słuchawki od Thermaltake'a. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji. Niedługo uda się może także przetestować Sybarisy, czyli najnowsze słuchawki od Thermaltake'a, bezprzewodowe, o równie znakomitych parametrach, no i dość wysokiej cenie. Ale jak będzie w testach, no chętnie się przekonam. Dziękuję jeszcze raz Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!